Kolegę Grzegorza Lazara chyba przedstawiać nie trzeba, bo to znany człowiek w sporcie gołębiarskim naszego kraju. Lotujący bardzo dobrze, na wysokim poziomie, posiadacz kilku olimpijczyków. Chcę tylko powiedzieć, że od lat współpracujemy, współpracował z moim tatą. My również razem współpracujemy i owocem tej współpracy jest gołąb też, którego ofiarował na aukcji. Chcę powiedzieć, że matką tego gołębia jest najlepszy młody świata, na razie się lepszy nie urodził, bo w 2015 roku ten gołąb osiągnął koeficjent 0,61, czyli bliski doskonałości, pochodzący z mojej samicy z Fineke. I ojcem był gołąb z kolei z brat dwóch olimpijczyków. Natomiast specjalnie na aukcję wypożyczyłem Grzegorzowi Lazarowi mojego samczyka, który jest wnukiem słynnego 151 z gołębi Fineke, z imbredowanego samca. I oto stworzyliśmy takiego gołębia specjalnie, żeby był imbred na Fineke i na najlepszego gołębia młodego na świecie. Czyli krew, można powiedzieć, potrójna tych takich najlepszych gołębi. I teraz może na chwilkę poprosimy kolegę Grzegorza, żeby nam, jak będzie prezentował gołębia, opowiedział, jak wygląda skrzydełko, mocne, do, tak, nie, cechy. To jest modowe. Jeszcze młody gołąb. Tak, nie idzie stwierdzić tego. Nie, to jeszcze jest młody. A jaki młody ma numer? 9640. 9640, a jeszcze warto też podkreślić, bo przy Dominiku też mówiliśmy, w tym roku również kolega ma bardzo dobry wynik, tak? No, bardzo dobry wynik w Mistrzostwie Polski. Polski tam jest 952,99. Ale też jeżeli chodzi o gołębie młode, to chyba też jeden jest z koeficjentem tak, bardzo dobrym. Tak, i ja chcę o tym powiedzieć, właśnie, że tak jak powiedziałem, w ramach współpracy kolega Grzegorz Lazar. Nie, bo to jest ksiądz, jest. No właśnie, kolega Grzegorz Lazar od kilku lat bierze także do lotu bezpośrednio od znanego Morisa Mateusa gołębie, które przywożę w tym roku, wziął też parę. No i gołąb o numerze 308-7823 z tych podstawowych linii gołębi Morisa Mateusa wylatał w tym roku, z tego co pamiętam, drugi konkurs, czyli naprawdę wynik. Czyli dwa pierwsze, dwa drugie? Tak, nie, był dwa pierwsze, drugi i trzeci był tego. Aha, i trzeci. Czyli dwa konkursy, pierwszy, drugi i trzeci ma koeficjent w kategorii F 0,93. Także myślę, że to będzie gołąb na pudle w Polsce. Na pewno w tym roku. Do tego tylko wypada dodać jeszcze o tym gołębiu, co ksiądz Jerzy ma u siebie też z takim niskim koeficjentem i zakończyć tym, że z gołębi Morisa Matewsa złoty medal na Olimpiadzie w 2011 roku też w kategorii Sport F. Też był gołębiem od Morisa Matewsa, aczkolwiek on wtedy miał koeficjent 1,054. Coś takiego. Dobrze. Czyli tutaj mamy takiego gołębia z tym pochodzeniem i kolega Lazar nam właśnie go teraz pokazuje, a będzie go można sobie nabyć na tej aukcji tam w szybie Wilson, w galerii szyb Wilson. Dziękuję.